Na pewno marzyło nam się, kiedy przystępowaliśmy do tej pracy, jakoś o tym myśleliśmy, żeby no, zrobić coś, co jest no, bardzo trudne na pewno, żeby nie powielić pewnych schematów, żeby spróbować odkryć tę historię i pomimo tego, że no, wiadomo w jakie buty wchodzimy i z czym będziemy się mierzyć, żeby to w miarę była historia, użyję takiego słowa, oryginalna, to znaczy gdzieś... No, mieliśmy w historii, w naszej historii, że tak użyję stwierdzenia kryminalistyki, takie postacie, więc staraliśmy się poszukać nie jakiejś postaci takiej daleko za oceanu, tylko takiej tutaj jakby stąd. No i to chyba było najtrudniejsze, nie? Żeby ją odkryć, stworzyć i jakoś ją uprawdopodobnić. Przed przyjściem tutaj rzeczywiście jednym z takich ostatnich zdań, które razem zamieniliśmy, było to, że na pewno padnie pytanie o przygotowania. I przyznam się szczerze, że bardzo trudno jest aktorowi opowiadać o tym całym procesie, no bo tak naprawdę to film mówi wszystko. Wszystko pozostałe jest tajemnicą. I ja w zasadzie nie powinienem mówić Państwu o warsztacie, no bo po co? To tak jakbym opowiedział jakieś bardzo intymne rzeczy, ale przyznam się szczerze, że na pewno nie oglądałem Antonego Hopkinsa, przygotowując się do tej roli, chociaż ten film widziałem wielokrotnie. Na pewno nie rozmawiałem z policją. Na pewno nie rozmawiałem z seryjnymi mordercami, bo takich w Polsce są. Oczywiście kilku z nich w najbliższym czasie też wyjdzie na wolność. Ale na pewno spotkałem się z profesorem Gierowskim, z Katedry Psychologii przy Uniwersytecie Jagiellońskim, jednym z czterech, który w latach 90. był uczony przez FBI portretowania rysów psychologicznych seryjnych morderców. Więc z nim się na pewno spotkałem i to było dość takie przełomowe. Jeżeli chodzi o literaturę, to ku mojemu zdumieniu w Polsce ta literatura jest. Nie wiem, może kiedy się tworzy musical albo komedię romantyczną, to chcielibyśmy, żeby postać była lubiana i akceptowana. Znaczy, my się nie poruszamy w tego typu kategoriach. Raczej używamy słowa tajemnica. My sami poznawaliśmy te postacie. Odkrywaliśmy i delikatnie mówiąc, no, nie chciałbym się z taką osobą spotkać twarzą w twarz w normalnym życiu, a z drugiej strony nie będę ukrywał, że nie wiem, pojawia się niestety jakiś obraz fascynacji.